Witam Państwa ponownie. Kontynuujemy nasz program Republika po południu, a wraz ze mną są kolejni goście. I tak się składa, że są to przedstawiciele Rady Miasta Stołecznego Warszawy, reprezentujący, no, powiem tak, konkurencyjne ugrupowania polityczne, konkurencyjne kluby. Pan Wiktor Klimiuk reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. A pan Paweł Lech, Platformę Obywatelską. Witam również. Dzień dobry. Kwestie warszawskie są ważne nie tylko dla warszawiaków, ale w zasadzie dla wszystkich Polaków i dla licznych turystów czy biznesmenów przybywających z innych części świata. Jesteśmy wielkim miastem, mającym budżet porównywalny z budżetami małych państw. No i też problemy dość poważne. Dyskutowana jest już nie od wczoraj kwestia tak zwanej strefy czystego powietrza. Tak to jest nazywane i wczoraj na ten temat była dość ważna debata, tak ważne głosowania. Panowie obaj brali udział tak, w tych wszystkich pracach, więc poprosiłbym o własne refleksje, własne komentarze. Może najpierw zacznijmy od przedstawiciela większości. Panie redaktorze, no oczywiście ta sesja była bardzo burzliwa. Dyskusja na temat strefy czystego transportu trwała kilka godzin. Była liczne grono mieszkańców Warszawy i z tego co wiemy też przyjechały osoby spoza naszego miasta. Ale wydaje mi się, że mimo tej gorącej dyskusji tak naprawdę tych różnic nie ma aż tak dużo. Ja mam nadzieję, że to dzięki temu, że radni Prawa i Sprawiedliwości zapoznali się chociażby z opracowaniami pełnomocnika premiera do spraw czystego powietrza, który jasno pokazuje w swoich pracach, że taka strefa powinna powstać w Warszawie, że to jest dobry kierunek rozwoju naszego miasta. I chociażby mimo okrzyków z trybun precz ze strefą z SCT, to jak doszło do głosowania, radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli różnego rodzaju poprawki, które jakby no, nie zaprzeczały temu, że ta strefa musi powstać. Tak? W związku z tym strefa została przegłosowana. Została przegłosowana przez radnych oczywiście przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej w formie takiej właśnie wielkości, takiej jak pierwotnie ona była konsultowana z mieszkańcami Warszawy, z bardzo wieloma, nazwałbym to ulgami, czy zmniejszeniem obostrzeń, które były w pierwotnym projekcie. I uważam, że to jest krok w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że wojewoda no, także zapozna się z rządowymi dokumentami na ten temat i nie będzie tutaj obstrukcji z jego strony. Mówił pan Lech tutaj, że dyskusja była bardzo burzliwa, ale w zasadzie nie było większych różnic. No to w takim razie wokół czego ta burza? Powiedziałbym, że różnice są i to duże, bo naprawdę Platforma, Koalicja Obywatelska wprowadza tą strefę no w sumie popełniając wszystkie możliwe błędy i tak naprawdę można powiedzieć wątpliwość, czy naprawdę chce tą strefę wprowadzić, bo tak niby mówi koalicja, że z ich badań wynika, że większość warszawiaków, nawet chyba 80% popiera strefę, tylko tak, na sesję przychodzą ludzie, którzy w 90% są przeciwko. Dalej, kiedy prosimy o referendum, koalicja absolutnie nie chce się zgodzić. Okazuje się, że nagle jest tylko no w sumie oba czytania na jednym posiedzeniu. Nie ma komisji. Dlaczego? No po to, żeby ludzie nie przychodzili dwa razy i dwa razy nie trzeba było przez dyskusję przychodzić. Dalej, projekt, zanim został przegłosowany, był zmieniany dwa razy. No, czyli Platforma sama tak do końca nie wiedziała, czego chciała. No, kiedy w końcu zaczęła się sesja, no okazuje się, że no nie da się zrobić tak, żeby wszyscy ludzie weszli na salę. Większość musiała czekać za drzwiami, więc tak naprawdę no, byłoby to dość duże ograniczenie swobody. Już nie mówiąc o tym, że niektórzy radni mówili, że ludzie nie są z Warszawy, niektórzy mówili, że nikt nie jest z Warszawy. No, nie wiem, w jaki sposób to było ustalane, no, czy też są to mieszkańcy pozwożeni za bardzo nie wiadomo przez kogo do ratusza. Tymczasem tak naprawdę ta strefa budzi bardzo duże kontrowersje. I tak, naszym zdaniem, po pierwsze, nie spełni swojej roli. W niektórych krajach odchodzi już powoli od strefy. I to właśnie dlatego, że okazuje się, że to nie
spaliny są takim głównym odpowiedzialnym, że dużo ważniejsze jest chociażby zanieczyszczenie przemysłowe czy zanieczyszczenie zogrzewania domów. Natomiast nie wchodzę jeszcze teraz w szczegóły, pewnie do tego dojdziemy. Powiem tak, stanowisko nasze jest jednoznaczne, czyli generalnie to mieszkańcy powinni zdecydować o tym, czy tę strefę wprowadzać, czy też nie. Ona, samo to rozwiązanie budzi dość duże kontrowersje. No, ale pan radny mówił przed chwilą, że wy się właściwie zgadzacie na to, że ta strefa musi powstać. Tak, znaczy tego nie powiedzieliśmy. Złożyliśmy poprawki, bo uważamy, że strefa w tym kształcie, w jakim proponuje Platforma, no jest jednak niedopuszczalna. Z tymi naszymi poprawkami, których nie przyjęto, byłby to temat w sam raz, żeby przeprowadzić referendum. Mm. Tak mówię, gdyby te nasze poprawki zastosowano, wtedy należałoby zrobić referendum i niech mieszkańcy sami zdecydują. Chociaż mówię, no, obecnie wydaje się, że te strefy nie spełniają swojego zadania. No, no właśnie, dlaczego nie oddać głosu czy decyzji albo nawet głosu doradczego mieszkańcom Warszawy? Panie redaktorze, jeśli chodzi o strefę czystego transportu, ona jest też jednym z kamieni milowych KPO i musi być wprowadzona w trzech dużych miastach, czyli w Warszawie, w Krakowie i Wrocławiu, gdyż to rządowe instytucje stwierdziły przekroczenie stężenia dwutlenku azotu i innych pochodnych przy spalaniu, które powstają właśnie przy spalaniu przez silniki samochodowe, czy to benzyny, czy to ropy. W związku z tym my jako miasto Warszawa, jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia tej strefy i to jest jedna kwestia. Druga kwestia, tutaj rzeczywiście się różnimy, bo ze strony rodnych Prawa i Sprawiedliwości padały pomysły, żeby ta strefa była chociażby wprowadzona na jednej ulicy i wtedy byśmy wypełnili te wszystkie wymogi KPO. Jak królowa Dido skórą wołową całe miasto przykryła. Pan, no, można by to... Zręczny ruch swoją można drogą. By to zrobić na jakiejś uliczce leśnej w Mazowieckim Parku Krajobrazowym i stwierdzić, że to tak strefa powstała w Warszawie. Tak? Natomiast są dużo ważniejsze kwestie, przede wszystkim wieloletnie badania wyraźnie pokazują, że powstający podczas spalania właśnie benzyny i ropy, przede wszystkim także ropy, dwutlenek azotu jest jednym z głównych przyczyn powstawania astmy, czyli nieuleczalnej choroby, która na całe życie eliminuje pewne działania ze strony dla dzieci. I tutaj są badania przeprowadzone w 125 miastach na całym świecie, które wyraźnie pokazują, że od 13 do 48% przypadków astmy powstaje właśnie z powodu wdychania spalin. Te 48% jest istotne, bo to stwierdzono w Szanghaju i w tym mieście wprowadzono już w 2009 roku później chociażby takie obostrzenia jak tylko elektryczne motory, skutery i cały transport miejski jest w tej chwili oparty o pojazdy czy elektryczne. Czy Szanghaj jest dzięki temu czystszy niż Warszawa? Tak, znaczy zdecydowanie. Jeśli chociażby wie pan co o hałas, to zdecydowanie. A ja pytam nie o hałas, tylko czy jest czystszy. Czy tam chodzi o centrum. Chodzi o samo centrum, bo w samym centrum, a całe centrum to jest pewnie wielkości Warszawy oczywiście, bo generalnie mieszka tam ponad 20 milionów mieszkańców. Natomiast w samym centrum, z tego co widziałem, to podobnie, tak? Bo ja generalnie uważam, że Warszawa też jest świetnie rozwijającym się miastem, które spełnia pod pewnymi względami stwarza zdecydowanie lepsze warunki do życia niż w większości miast, czy to europejskich, czy światowych. Panie Wiktorze? Skoro jest tak dobrze, to po co wprowadzać STT? Ale nie, bo trzeba coś wytłumaczyć. Bo mówimy ciągle, że to tak z naszej polepszy powietrze. Tylko tak. Wprowadzenie tej strefy oznacza, że te najstarsze samochody trzeba będzie wymienić. I to uwaga, nie te najbardziej generujące spaliny, ale najstarsze. Bo mamy wymogi euro, to jest jedno, a drugie, że jest wiek. Czyli generalnie mogą być samochody generujące więcej spalin, ale młodsze i one już są w porządku. Czyli generalnie tak, co zrobi człowiek,
który ma samochód, powiedzmy diesla 20-letniego, nie może już wjechać. No, czy przestanie jeździć do centrum Warszawy? Prawdopodobnie nie, bo on nie jedzie dlatego, że nie lubi komunikacji miejskiej, będzie jeździł samochodem, tylko dlatego, że ta komunikacja miejska nie zapewnia mu dojazdu. No, po przykład Zielonej Białęki, tam się nie da dojechać komunikacją po prostu o tym czasie. Więc co zrobi? No, weźmie im kredyt, odmówi sobie wielu rzeczy i kupi nowy samochód. I pytanie, czy przez to, że on będzie jechał tym nowym samochodem nowszym, niekoniecznie mniej spalającym, polepszy się to powietrze? No, moim zdaniem nie. Skutek będzie, jeżeli w ogóle będzie, będzie minimalny, a szkody u poszczególnych ludzi będą realne. Więc mówię, no taka strefa, jaka jest, nie odniesie tego skutku. Jak mówię, na przykład w Niemczech obecnie odchodzi się od tych stref, bo właśnie stwierdzono, że to są inne sposoby, lepsze i te strefy niekoniecznie polepszają. Przede wszystkim trzeba pomyśleć o skomunikowaniu tych najdalszych zakątków Warszawy, które są często bardzo zaludnione, no bo Warszawa wydawała często zgody na budowę, no a transport tam nie docierał. Po drugie, zakończyć sprawę chociażby z ogrzewaniem, bo przypomnę, że niektóre bloki komunalne nadal mają kopciuchy, no mimo że należą do miasta. Więc dokończyć to, bo to dużo bardziej zanieczyszcza. No, przypomnę, kiedy był COVID, samochody nie jeździły, a to powietrze i tak praktycznie było prawie takie same. No jeżeli samochody, trzeba pomyśleć o redukcji korków, zwężaniu ulic temu nie pomaga, więc tego typu działania... A no właśnie, tutaj pan wyprzedził niejako kolejne pytanie, które chciałem zadać panu radnemu. Skoro te strefy są nieuniknione, jak pan mówi, skoro jest bardzo potężna presja, żebyśmy nie jeździli samochodami, do tego można by to sprowadzić, tak, żeby zwykli ludzie w Warszawie, Berlinie, Madrycie i mógłbym tu wymieniać jeszcze bardzo długo, zaprzestali jeździć samochodami. To co w zamian? Ja dzisiaj na przykład korzystałem z komunikacji miejskiej, praktycznie robię to codziennie. No to nie jest wielka rozkosz, tak bym to określił. Jechanie zatłoczonym metrem, raz, przesiadanie się do zatłoczonego tramwaju, dwa, potem znowu autobus. I to nie jest w tej chwili dobrze funkcjonująca komunikacja, a jeśli ileś tam osób, tysięcy ludzi wraz z rodzinami zaprzestanie korzystać z samochodów w jakiejś przyszłości, no to ilość ludzi podróżujących tymi zatłoczonymi środkami komunikacji jeszcze wzrośnie. Jak państwo zamierzacie rozwiązać te problemy w nadchodzących latach? Panie redaktorze, no oczywiście całkowicie nieuprawniona jest teza, że rządząca Warszawą Koalicja Obywatelska chce doprowadzić do tego, żeby warszawiacy nie jeździli samochodami. Jest to oczywiście nieprawda i jeśli chodzi o liczbę samochodów, która nie będzie mogła wjeżdżać do tej strefy, to przy ponad milionie samochodów zarejestrowanych w Warszawie, to jest około 20 tysięcy, 40 tysięcy w drugim jakby rzucie. W związku z tym, no to są procenty, tak? To nie jest to, że uderzamy we wszystkich warszawiaków, a każdy, kto kupuje i kupował niedawno, w ciągu ostatnich nawet kilkunastu lat, no kilku lat samochód, to kupował samochód, który spełnia normę Euro 6 i chcemy doprowadzić do tego, żeby za te kilka lat właśnie wszystkie samochody w Warszawie tą normę spełniały. I co więcej, no ta strefa tak naprawdę będzie obowiązywała dopiero mniej więcej za dwa lata, tak? Więc będzie możliwość z jednej strony zmiany przez niektóre osoby tych samochodów, z drugiej strony pamiętajmy, że zwolnienia są bardzo szerokie. Obejmują wszystkie osoby, które skończyły 70. rok życia. Na sesji były dramatyczne wystąpienia osób, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Te wszystkie osoby będą zwolnione z obowiązku wymiany samochodów i wszystkie osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. A także oczywiście, jeżeli to są dzieci, to rodzice tych dzieci będą zwolnione z wymiany tych samochodów. I tutaj te udogodnienia dla osób, które rzeczywiście mogą mieć problemy przy wymianie samochodu, będą bardzo duże.
A natomiast jeśli chodzi o komunikację miejską, no to oczywiście tutaj też się nie zgodzę, bo uważam, że komunikacja miejska w Warszawie jest jedną z lepszych w Europie, czysta przede wszystkim. Jest czysta, to prawda. Tak. To rzeczywiście jest fakt. Jest zatłoczona i ciężko się nią gdzieś jeździ. Mamy nowy tabor w miarę punktualny, natomiast oczywiście komunikacja szynowa jest tą komunikacją, która jest najbardziej punktualna, najbardziej wydajną i z jednej strony czekamy na szybkie ukończenie tych tras tramwajowych, które w tej chwili są budowane. Mamy nadzieję, że teraz przyspieszymy także całkowicie tą modernizację warszawskiego węzła kolejowego, dzięki czemu kolej stanie się bardzo istotnym czynnikiem transportu Warszawy, przede wszystkim w połączeniu z aglomeracją. No i mam nadzieję, że po odblokowaniu KPO będziemy mogli budować jednocześnie nie jedną, ale trzecią i czwartą linię metra. KPO będzie odblokowane już niebawem, za kilka dni. Mam taką nadzieję. Zgodnie z tym, co powiedział pan premier Donald Tusk, on w 24 godziny te pieniądze załatwi, także wtorek, środa być może już te pieniądze będą. To 5 miliardów, panie Wiktorze. Tak. Dobra, więc pierwsza kwestia, no, komunikacja po pierwsze, już nawet pomijając to, że zatłoczona, to nie dociera wszędzie. Na przykład Zielona-Białęka, tramwaj obiecany 12 lat temu, metro obiecane 12 lat temu, żadnych z tych inwestycji nie rozpoczęto. Czyli Warszawa zdaje sobie sprawę, że wiele rejonów jest wykluczonych komunikacyjnie, a obiecuje, że to zmieni, nie zmienia tego. Po drugie, no skoro mamy te normy euro 1, 2, 4, 5, 6, które pan doskonale wie, właśnie są zależne od tego, ile sprawiają samochody, to pytanie, po co było wkładać do uchwały jeszcze wiek samochodu? No, nie wystarczyło to ta norma euro, bo ja naprawdę poza, nie widzę, kto na tym może skorzystać, poza koncernami motoryzacyjnymi, które będą mogły sprzedawać więcej samochodów. No i w końcu tak, no oczywiście to nie uderza we wszystkich, to uderza tylko w biedniejszych, no bo ci bogatsi, zresztą jak jeden z mieszkańców wykazał na sesji, większość radnych Platformy ma samochody rzeczywiście roku 19, 20 i tak dalej, więc rzeczywiście to w tych lepiej, bardziej majętnych nie uderzy. Tu rząd uderzy wyżywi się sam, jak klasyk swego czasu powiedział. Ale jeszcze ostatnie słowo. Ja słyszałem wypowiedź akurat nie od radnego miasta stołecznego Warszawy, tylko od Bielan, który mówił wprost, tak, no to jest pierwszy krok, oczywiście będziemy ograniczać, ale w perspektywie lat, wielu lat, no chcielibyśmy, żeby ludzie nie jeździli samochodami po Warszawie, bo smród, bo klimat się ociepla i tak dalej. I panowie na pewno się z podobną linią zetknęli. Znaczy pan tak, mi się nawet wydaje, że prezydent idzie w tym kierunku, bo nieraz mówił, że chce ograniczać ruch samochodowy. Nie pamiętam, czy mówił kiedyś, że do zera, czy nie, ale też mówił, że fajnie było, gdyby wszyscy jechali zbieramo komunikację. Tylko powiem tak, kiedy jeden z radnych Woli zaproponował, żeby w takim razie zamiast taboru samochodów ratusza przerzucić się na rowery, no to ratusz kategorycznie stwierdził, że to śmieszna propozycja i nie będzie tego stosował, no co pokazuje, że no, mieszkańcy niech rzeczywiście jeżdżą komunikacją miejską, natomiast władze będą jeździły samochodami. Niech mieszkańcy latają, tak jak było, prawda, w sprawie niedawnego raportu. Dubaj, tak. Niech mieszkańcy latają samolotami jak najrzadziej, najlepiej raz, dwa razy w roku, ale pan prezydent chętnie poleci w wiele miejsc. Więc no, niestety, to jest tak, że ci, że tak powiem, mieszkańcy, zwłaszcza ci biedniejsi, bo sądzę, że dla bogatszych zawsze będą jakieś wykluczenia, samochody na przykład elektryczne, którymi można jeździć i tak dalej. Natomiast, że tak powiem, no O klimat mają dbać ci biedniejsi, natomiast mówię, no, władza będzie i tak korzystała z tej komunikacji. Panowie, bardzo dziękuję raz jeszcze za wizytę w naszym studiu, dziękuję za rozmowę. Wiktor Klimiuk i Paweł Lech, radni miasta stołecznego Warszawy, byli moimi i państwa gośćmi. Kłaniam się nisko. Dziękuję. A my czekamy na kolejną rozmowę, tym razem naszym gościem będzie pan Piotr Cieplucha, wiceminister sprawiedliwości.